Witamy zawodników MMA Super Commandos na Strzelnicy AWF. A Strzelnica AWF jest sponsorem kursu na patent. Jest to pierwsza droga w kierunku własnego pozwolenia na broń sportową. Zapraszamy. Jesteśmy na strzelnicy na AWF-ie. Jest to jedna z najlepszych strzelnic w Warszawie. Tutaj możesz zrobić patent strzelecki na broń sportową. Chciałbym podziękować panu prezesowi Andrzejowi Marcjanikowi za to, że zawodnicy MMA, zawodnicy Super Commandosa mogą zrobić patent strzelecki. Dziękuję też Safe.pl, jesteśmy bezpieczni, Garant Profesjonalna Broń, no i co? Lampart, prawdziwe koty! Główna uwaga jest kierowana na egzaminie na bezpieczeństwo. Chwytając broń, palec jest zawsze poza językiem spustowym. Palec na język spustowy kładziemy tylko i wyłącznie w momencie, kiedy celujemy. Egzaminator będzie sprawdzał, czy lufa widzi cały czas światło kulochwytu. Czyli nie może być obracania się z bronią. Pierwsza komenda, jaką będziecie mieli na egzaminie, to jest komenda ładuj. Musicie wziąć magazynek, będziecie mieli 5 sztuk amunicji, ładujemy tą amunicję do magazynka. Wprowadzamy magazynek do broni i tą broń przeładowujemy, czyli musimy odciągnąć zamek i wprowadzić nabój do komory nabojowej i w postawie spoczynkowej czekamy na kolejną komendę. Po komendzie start mamy 5 minut na oddanie 5 strzałów. Po zakończonym strzelaniu zamek Wam zostaje w tylnym położeniu, stoicie, czekacie. Podchodzi egzaminator, stop rozładuj do przejrzenia broni. Wypinamy magazynek i pokazujemy, że broń jest rozładowana. Egzaminator powie, przejrzałem, wtedy odkładacie broń na stolik, ocena potem jest tarczy. Z pistoletu będziecie strzelali dokładnie do tej tarczy. I teraz tak, egzaminator podchodzi sobie z takim wyznacznikiem. Nie jest to ważne, żeby one się znalazły w środku, tylko gdzie przyłoży, musi po prostu w świetle tego okręgu widzieć 4 przestrzeliny. Skupiamy się tu, bo tu będzie mnie wszystko interesowało. A, pośladki, dobra, luźno. Tak, ramiona luźno. Głowa będzie wyprostowana, to za chwilę wyprostuję, tak. Wychodzę do złożenia. Wychodzę do złożenia, ma to wyglądać w ten sposób, że biorę głęboki wdech, wchodzę sobie leciutko na tarczę, wypuszczam powietrze i tak jak widzicie, naturalnie wchodzę sobie w cel. Palec już jest na języku spustowym. Rozpoczynam celowanie i ściąganie języka spustowego. Luz wybrany i zaczynam dociskać. Dociskam, dociskam, patrzę na przyrządy, dociskam, 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 pach, pada strzał. Chwila jeszcze przytrzymania zaciśniętego palca na spuście, puszczam palec ze spustu. Jeżeli nie ma podpiętego magazynka, zamek nam się porusza luźno, prawda? Nie blokuje się w tylnym położeniu. Bezpiecznik, widzicie, mamy skrzydełkowy. Jest on z lewej strony, jak i ze strony prawej. Tak samo zrzutnik zamka, mamy go z lewej, prawej i zwalniacz magazynka lewa, prawa strona. Jeżeli chodzi o ładowanie magazynka, polega na lekkim odciągnięciu tutaj podajnika. Kryzą łuski musimy go wsunąć tu od środka. Wkładam magazynek nawet do połowy i tylną częścią dłoni go dobijam. Tak? Teraz należy broń przeładować, czyli odciągamy zamek. Od razu widać, że pierwszy nabój, który wpięliśmy razem z magazynkiem, chce nam wejść do komory nabojowej. Puszczając zamek, nabój wszedł do komory nabojowej. Układamy lewą rękę do prawej, kciuki razem, rozluźniam mięśnie, wychodzę sobie do złożenia. Z wdechem i rozpoczynamy celowanie, tak? Oddaję sobie ostatni strzał, czyli pach, pada ostatni strzał. I co się dzieje z bronią? Zamek w tylnym położeniu. Zamek w tylnym położeniu. Robota jest zrobiona za Was. Przyrządy celownicze są regulowane i regulujemy je tak, żeby celować w białym tle, mieć zgrane czarne przyrządy, a będziecie trafiać w środek. Start! Palec ze spustu nie został zabrany, czyli już automatycznie mógłbyś być z egzaminu. Źle wychodzisz do złożenia. To, co mówiłem o wędkowaniu, czyli wprowadzasz broń w ten sposób. O właśnie, w ten sposób wprowadzamy broń. Stop! Rozładuj do przejrzenia broń, czyli wypinamy magazynek i pokazujemy, przejrzałem, przejrzałem, przejrzałem. 4 przestrzeliny są, nawet no, piąta nie zmieści się, tak? Tak jak widzisz, czyli już masz egzamin zaliczony. I albo nie zastosowałaś się do tego, co mówiłem, czyli celowałaś w środek, dlatego masz strzały w górnej części. Tak jak mówiłem, celujemy tu. Gdyby do tych trzech jeszcze doszedł przynajmniej jeden,
no to już miałabyś egzamin zaliczony, tak? No niestety są tylko trzy, więc egzamin jest niezaliczony. Postawę miałeś typowo właśnie bojową i jeszcze miałeś, robiłeś coś takiego, czyli tak jakbyś patrzył zza rogu, tak? Czyli masz coś takiego. Dopięte ramię, a teraz zobacz. Weź to wszystko wyśrodkuj i wyprostuj przy kolejnej serii. Rozluźnij sobie troszkę barki, bo masz, o, widzisz? No, kochana. Proszę, panowie, tutaj. Popatrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Podpinamy magazynek do broni i zwalniamy zamek. To jest bezpiecznik, to jest dźwignia, to jest zwalniacz zamka. Tak jest. Nie, a widzisz, wolno odłożyć załadowaną broń na stanowisku? Nie wolno, czyli trzymamy cały czas. Nie zaciskaj rąk na pistolecie, wzrok skupiony na muszce na szczerbince, celujesz pod punkt czarnego. Delikatny docisk języka spustowego. Zacisnąłeś palec, czyli razem z palcem poszła cała ręka. Czyli sam palec ma pracować, sam palec, nie cała ręka. Stop, rozładuj do przejrzenia broń. Garant, profesjonalna broń, safe.pl, jesteśmy bezpieczni. Ua! Kiedy się mnie słuchałeś, to strzelałeś te lepsze, a jak się spinałeś, to właśnie były te dolne, te gorsze. Tu kolega, jak zaliczone? Nie zaliczone. Nie zaliczone. Raz, dwa, trzy, cztery. Wystarczyłoby, żeby ten strzał był gdzieś tu i już to by było zaliczone, tak? Już by było w kole. Druga zmiana, pierwsza seria niezaliczona. Nie to, żebym się tłumaczył, ale były ciężkie sparingi dzisiaj rano. Jesteśmy troszeczkę spięci. Znasz taką bajkę o baletnicy? Nie. Nie znasz? Pamiętajcie, że na egzaminie macie mnóstwo czasu. Jest to całe 5 minut na oddanie strzału. Jeszcze żebyś tu piątego gdzieś dowalił, to jeszcze te by złapały. No dobrze, no nie było źle, no. No ale to wiesz, za czegoś trzeba zacząć. No dokładnie. Ale to ślepy jesteś. Dobrze, po to są treningi. No właśnie, to z tym, to już coś tutaj łapiesz. Jeden tylko, no tu zerwałeś, niezaliczone. Czyli druga seria też nikt nie zaliczył. Dzisiaj strzelaliśmy przed chwilką z pistoletu na patent. Według procedur takich jak już podczas egzaminu na patent. No niestety nie udało mi się przy pistolecie. Muszę jeszcze trochę potrenować. Właśnie zakończyliśmy, no myślę, że najtrudniejszą część egzaminu, od której tak naprawdę będziemy go zaczynać, czyli pistolet. No i tak jak widać tutaj po wynikach, niektórym osobom szło bardzo dobrze, no a niektóre muszą potrenować.